Napoje fermentowane, oczywiście głównie tutaj mamy na myśli napoje mleczne fermentowane, do których zaliczamy nie tylko kefir, jogurt, ale także maślankę. Często zapominamy, że jeszcze może być to mleko ukwaszone, jak również pojawiło się na rynku mleko acidofilne. Różnią się one przede wszystkim zawartością flory bakteryjnej, ale co jest bardzo ważne, ważne jest, żeby po prostu właśnie ta flora bakteryjna była w odpowiedniej ilości w każdym produkcie i żeby była do końca spożycia, czyli do terminu przydatności obecna. Czyli tutaj bardzo ważna jest jakość danego produktu. Jeśli chodzi o wybór produktów, bo asortyment w tej chwili na rynku jest bardzo szeroki, to musimy znów wybrać odpowiedni produkt dla siebie, w zależności od tego, znów jaki mamy stan zdrowia. A więc jeśli mamy nadwagę, otyłość, a tak naprawdę, jak pokazują wyniki badań polskich, ponad 60% społeczeństwa polskiego ma problem z nadwagą i otyłością łącznie. Czyli w tym momencie musimy wybierać produkty, które będą o niższej zawartości energii, ale jednocześnie o niższej zawartości też tłuszczu. Nie polecam jednak całkowicie odtłuszczonych napojów, zwłaszcza jeśli mamy ograniczać właśnie ilość spożywanego produktu, z tego względu, że napoje fermentowane mleczne to także źródło witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Jak sama nazwa mówi, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli obecne będą w momencie, kiedy będzie pewna ilość tłuszczu. Czyli takim, można powiedzieć, złotym środkiem będzie spożywanie napojów mlecznych w przedziale 1-2%. Pamiętajmy, że napoje mleczne to jest także źródło nasyconych kwasów tłuszczowych, więc to ograniczenie tłuszczu tutaj między innymi jest spowodowane tym, żeby też ustrzec się przed chorobami układu krążenia. Jeśli napoje fermentowane spożywamy codziennie, to dostarczamy naszemu organizmowi przede wszystkim białka dobrej jakości, jak również wapnia. I tak jak już powiedziałam wcześniej, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, głównie witaminy A i D. Jeśli chodzi o napoje mleczne, tak jak powiedziałam, one stanowią główne źródło wapnia i żeby pokryły zapotrzebowanie dzienne osoby dorosłej, to powinniśmy tak naprawdę spożywać je w ilości co najmniej pół litra dziennie. Jeśli chodzi o ich działanie, będzie ono się różniło w zależności od tego, jaki rodzaj głównie produktu będziemy wybierać. Na przykład, jeśli chodzi o zaparcia, to tutaj głównie bym polecała właśnie spożywanie kefirów, dlatego że kefir przede wszystkim ma dodatek grzybka kefirowego, czyli ziaren kefirowych. I tu zachodzi jednocześnie poza fermentacją mlekową, także zachodzi fermentacja alkoholowa, w wyniku której tworzy się także dwutlenek węgla i alkohol. To też sprawia, że właśnie kefir daje taki orzeźwiający smak. Jeśli chodzi o jogurt, jogurt z kolei jest przede wszystkim właśnie produktem otrzymanym poprzez dodanie właśnie do mleka pasteryzowanego odpowiednich szczepów bakteryjnych. I jednocześnie też poprawia nam perystaltykę jelit, co jest bardzo ważne. Napoje fermentowane mleczne, poza, tak jak powiedziałam, obecnością tych różnych cennych składników odżywczych, też dostarczają właśnie nam tych korzystnych probiotyków. Probiotyków, które właśnie występują w sposób naturalny, można powiedzieć, właśnie w tych produktach, a jednocześnie tym samym prowadząc do tego, że właśnie niszczą bakterie gnilne, które często występują w przewodzie pokarmowym. Tym samym doprowadzają właśnie do lepszego funkcjonowania naszego organizmu i chronią nas przed wieloma chorobami. Biorąc pod uwagę, że napoje fermentowane zawierają właśnie bardzo cenne składniki odżywcze, czyli witaminy, składniki mineralne, dobrej jakości białko, polecałabym je wszystkim osobom, które właśnie chcą dbać o swój stan zdrowia.